Duże stężenie cholesterolu nie boli. Natomiast jest to bardzo groźna choroba, dlatego, bo powoduje przedwczesne występowanie chorób sercowo-naczyniowych, a konkretnie zawału serca, choroby wieńcowej z jej objawem, jakim jest często zawał serca. Przedwcześnie, to znaczy przed 55 rokiem życia u mężczyzn, ta choroba może wystąpić, a u kobiet przed 60 rokiem życia. Wiemy już na podstawie doświadczeń własnych, na podstawie różnych analiz klinicznych, metaanaliz, że sama dieta nie wystarcza cholesterolowa. Ona zmniejsza poziom LDL cholesterolu o 6-7%. Dopiero włączenie statyn pozwala osiągnąć cel terapeutyczny, ale też nie u wszystkich pacjentów. Korzystam z różnych terapii. W ośrodku w Gdańsku, kiedy zdiagnozowano już u mnie ostatecznie hipercholesterolemię rodzinną, byłam poddana LDL-aferezie. I tutaj ten cholesterol u mnie spadł dość znacznie, tylko że w moim przypadku jest problem logistyczny. Nie mogę być leczona przy pomocy LDL-aferezy, ponieważ do Gdańska jeżdżę z południa praktycznie 8-9 godzin, więc u mnie takie leczenie nie wchodzi w rachubę. Pojawiła się możliwość leczenia inhibitorami PCSK9 i jestem poddana takiemu leczeniu. Przyjmuję lek, przyjmuję też statyny i lek co 2 tygodnie w postaci zastrzyku. Czuję się dużo lepiej, bo wiem, że jestem leczona i ten lekarze uspokajają mnie, że to jest właśnie ta terapia i to jest ten poziom docelowy LDL-u, który w moim przypadku pozwoli na dalsze normalne funkcjonowanie i życie.